Pan premier Morawiecki jest obrzydliwym spekulantem i hochsztaplerem. Ma to zapisane w swoim DNA. Nie szedł do polityki dla żadnej idei. Kłamał, mówiąc takie słowa. Szedł do polityki, aby spekulować na majątku państwowym. Mało mu było, że spekulował na tych działkach kościelnych, które razem z żoną kupił za 700 tysięcy, a sprzedał za 15 milionów. To rok temu, kiedy posiadał informacje i nie przekazał opinii publicznej, cały swój zgromadzony majątek finansowy przerzucił z banków i zakupił obligacje. I uwaga, pan premier Morawiecki zarobi w tej chwili tym więcej, im większa będzie inflacja. A więc nie zależy mu na tym, żeby tą inflację zbijać, bo straci. A jak znamy Morawieckiego i jego chciwość, to możemy sobie wyobrazić, że pociągnie nas na dno, żeby zarobić. I za czym pan premier Morawiecki z Glapińskim staną przed Trybunałem Stanu, mam dwa krótkie pytania. Ile zakupiła obligacji i za jaką kwotę żona premiera Morawieckiego, na którą przepisał cały swój majątek prawie? I drugie, skoro wiedział premier Morawiecki, że będzie inflacja dwucyfrowa i sam kupował obligacje, dlaczego nie przekazał tego opinii publicznej? Być może, gdyby ludzie o tym wiedzieli, to stać ich by było dzisiaj kupić węgiel, a nie palić chrustem w piecu. Dziękuję bardzo.